Pop art, z angielskiego popular art, sztuka popularna, powszechna. To kierunek sztuki współczesnej, którego twórcy używają form dobitnych, uproszczonych, nawiązujących do środowiska wielkomiejskiego. Termin pop art został po raz pierwszy użyty przez angielskiego krytyka sztuki z 1952 roku. Pop art charakteryzuje się zaskakującą różnorodnością technik, tematyki, np. puszki konserw, kanapki, butelki Coca-Coli, prostotą i świadomym lekceważeniem tradycji rzemiosła w sztuce. Czasem artyści pop artu organizują happeningi ukazujące powstawanie lub niszczenie dzieła. Założeniem pop artu było rozpowszechnianie dzieł za pomocą środków masowego przekazu. Pop art, wywodzący się częściowo z dadaizmu, narodził się w latach 1950-1960 niezależnie w Anglii i USA, z uwagi na swój związek z codziennością, był nazywany nowym realizmem. Wyróżniał się nieograniczoną swobodą twórczą, dążącą do zobrazowania cywilizacji wielkomiejskiej i jej kultury masowej. Początkowo wyrażał się za pomocą malarstwa. Z czasem zaczął wykorzystywać inne środki plastyczne, tworząc aranżacje przestrzenne, instalacje itd. Początki pop artu sięgają londyńskiej grupy Independent Group, którą tworzyli m.in. Richard Hamilton i Eduardo Paolozzi, połowa lat 50. XX wieku. Lansowali oni nowy kierunek w sztuce, bliski dadaizmowi. Charakteryzował go eklektyzm, mieszanie różnych gatunków sztuki, tworzenie kompozycji z przedmiotów codziennego użytku, przesiąknięcie wielkomiejskim charakterem. W Stanach Zjednoczonych pop art zaczął rozkwitać na początku lat 60. XX wieku, kiedy w Anglii właściwie wygasał. Cechy amerykańskiego pop artu, obok wspomnianych wcześniej, to szczególnie widoczna gigantyczność formatów, używanie jaskrawych lub mdłych kolorytów, wirtuozeria rysunku, a przede wszystkim wyraźny zwrot konfiguracji. Wbrew różnym upodobaniom było to zdecydowanie najważniejsze zjawisko artystyczne w latach 1960-1970. W czasie, gdy wszelkie artystyczne skandale były już, jak się wydawało, przeszłością, pojawiający się nurt sztuki pop art odrażał i budził gwałtowne protesty. Pop art nie przyjął się w Polsce tak jak w Stanach Zjednoczonych czy zachodniej Europie, gdyż nie istniały tu wówczas odpowiednie warunki polityczne, ekonomiczne i kulturowe. Kierunek ten zwrócił jednak uwagę polskich artystów ponownie na sztukę figuratywną, nowy sposób wykorzystania przedmiotów pospolitych. Pewien wyjątek stanowi twórczość takich artystów jak Benon Liberski czy Jerzy Krawczyk, którzy zaadaptowali styl pop artu, dając fotograficznie przedstawionym przedmiotom główną rolę w swoich dziełach. Ważną rolę w dobie polskiego pop artu odegrali twórcy polskiego plakatu, tacy jak Roman Cieślewicz czy Jan Młodożeniec. Za polską odmianę pop artu uważa się sztukę tworzących w latach 70. jako grupa neo-neo-neo Jana Dobkowskiego i Jerzego Zielińskiego. W kategoriach pop artu można także patrzeć na sztukę Natalii LL, dokładniej Natalia Lachlachowicz. Szczególnie jej prace sztuka konsumpcyjna i sztuka postkonsumpcyjna.